Już wszystko wiem. 20 rok, D4. Inscription, stuba przebiegu 100,000 gelaufen. Jest open. Skórki. No ja cię szpir. Pierniczysz. Jaki przebieg wyskoczy? 3, 2, 1. 114 przebiegu. Ja pierdzielę. 114 przebiegu. Pamięci, memorizice. Już robię foto. Kilka builderów. Spancerz, Baujar. RC Zulassung? RC Zulassung, Spancerz. On Baujar, ale Spancerz. Okej. Okay. Trzeba było już, wiesz, poszukiwać. 110, a tu tego nakurzone jest, tych pyłków. Wiosna to pyli wszystko jak smug wawelski. 80, słupeczek. 90, nie szczędzą lakieru na produkcji w Sztokholmie, chociaż w Sztokholmie to było 20 lat temu, 40 raczej, jak Volvo szło. Volvo było kanciaste. Pamiętam ten film, jak spadło z wiaduktu na amerykańskim filmie z jakimś Chuckiem Norrisem czy innym mistrzem, jak się wbił przodem. Ten błotnik lakierowany niestety. Może panu nie przeszkadzało, zaraz się dowiemy. 200. Tu ciężko jest szpic zmierzyć. Nie, 140, tu jest półokrągły, cholera. Źle było coś, bo źle mi się. Znaczy różnica między drzwiami jest, widzisz? Jak zobaczysz. A zobacz, tu jest oryginał. Tu jest oryginał. Tylko tu jest gdzieś cieniowany od... Tu jest oryginał. Albo to jest... Albo no właśnie, już pukałem w niego. Tu jest półokrągłe, stąd ten mój miernik może... Może nie chwytać, bo tam jest... Może na półokrągłym źle łapać, wiesz? Nie chcę tutaj mieć dwuznacznych 130, kurczaki. To na półokrągłym źle panu Romkowi mierzy. Znowu 400, jak 130 tu, a tu 400, hello. Coś pod kloszem jest, ale to tam. Ciekawe, jak to tak uderzyło, czy to się coś zrobiło. Maska, drugi lakier niestety. Dwie setki. Jedźmy dalej, może akurat. Choć widzę tolerancję, że jedna setka, jedna warstwa więcej, to nie zrobi jakiejś szalonej. O, machanie nogą. No właśnie. Jak to serwis robi? Jak to robił serwis? Zaraz zajrzymy tam te kartki. Nie ma serwisu żadnego? Stuwa. Jest tam, całe są stosy kartek w schowku, zobaczymy. Często ludzie kosmetycznie maskę robią, żeby te kamyki zlikwidować, zniwelować, bo jak się po autostradzie śmiga, to potem ja tych... Ja twierdzę, że błotnik czy zderzak, to są takie rzeczy, że ważny silnik, że... Jak... Rzecz istotna, no motor, silnik panie... Silnik jest najważniejszy, bo jak kurna silnik ci będziesz parkował, no to dupa. Bo takie zderzaki, błotniki... Tu jest oryginał. To są normalne rzeczy, nie? Tu jest ścieniowany. Tu jest druga warstwa faktycznie, ale kamyka specjalnie nie. 200, 220, 210, 190, czasami 180. Jak jest druga warstwa, znaczy jest grubszy lakier, to będzie lepiej. Dobrze mówię? Kuźwa. Może już wzałeś. No i pan, tu otworzymy sobie machę. Gdzie tu można machę otworzyć takim Volvo? Pierdziele. Ja się wykończę. Muszę wejść głębiej. To pan będzie adygę. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Daj pan zle tu naj. Daj pan zle tu naj, daj pan spokój, panie. Szaleństwo jakieś. Gdzie taki start? A tu jest to dziwadło. To jest śmieszne. Już mnie plumkaj, zamknąłem. A że maska otwarta, ja pierdzielę. I tak cały dzień potrafi?
to jest cholerstwo z tą maską. Idę pod maskę, zajrzę jeszcze. Uciekłem z auta, bo tak plumka w środku, jak maska otwarta. No. Co tu oglądać, panie, jak to jest wszystko, jak mówi klasyk, jak w szwajcarskim zegarku. Tamten koniec przejdę. Poszło z kurzu. Ciekaw tam jestem jednych rzeczy na błotniku. I czy nic tutaj nie było na progu w drzwiach. No ten kurz to jest taki zdradliwy, skubany. I ten kluczyk mi się popierdzieliło z... Tamtym z pamięciami jest też fajnie, że takie są wypasy w tych Volvach. Jak już jest coś inscription, to musi być wypasione grubiej niż chudziej. Pomiar 70. Nawet słupek git 50-30. Było 140 słupek nieruszany. Czekaj, tu jest oryginał, tylko tu jest cień. Kar vertikal ogarnąć już. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić